Zobaczmy sobie, jak wyglądało powitanie Teamu X właśnie na ich camp. Moi drodzy, Team X Camp moim zdaniem jest totalnie innym uniwersum niż wszystkie gadaliśmy. Dokładnie tak. Ale sami się przekonacie. Wiadomo, dzieciaki się cieszą, bo jest to rzecz normalna. To jest rzecz normalna dla mnie. Team X! Czyli szukaj! To jest już target Teamu X. Tutaj nie ma... Pewnie ustawione. Trzy razy wchodzili, nie krzyczeli. Kurwa, krzyczcie! Powitanie jak powitanie. To jest powitanie. Przyjechali. Przyjechali. Przyjechał i teraz przejdźmy do alarmu na kampie Teamu X. Alarm na kampie Teamu X. Są dwie wersje ludzi tego. Są dwie wersje ludzi. Pierwsza, że Monia i Pedro albo produkcja palili, bo było niby bardzo czuć dym. Zależy, jak ktoś otworzył pokój. Pytanie, albo... co było palone? Jakie było to palonko? Albo że ktoś dezodorantu za dużo nawalił. Cytuję tutaj twórczy, nie, tego TikToka. TikTok ma 120 tysięcy polubień, prawie 3 tysiące udostępnień i prawie 10 tysięcy komentarzy. 120 koło lajków. Topowy komentarz na tym TikToku to był chyba, że... Skute bobo, najarany nie jest. Nie, albo to, ale było też, że Leksiu przyjechał na kempa. Alarm, no. W każdym razie wejdźmy sobie na Twittera, bo pojawiły się również problemy na tym kempie. I Denit Rozyniak... A co, jak był nagrywany prank? Nie mam pojęcia. To ale jest raczej jestem w stanie... Jestem... Mogę tak być. Uważam, że tam po prostu ktoś sobie zapalił w pokoju, nie? Pytanie co? Pytanie co właśnie? Nie interesuje mnie to. W każdym razie są również mocne problemy tutaj w Teamie X i pewna dziewczynka napisała do Denit Rozyniaka. Nie wiem, czy to jest wiadomość do Nitro, czy może skopiował sobie ją skądś, ale napisał Nitro tak. Straszne rzeczy na obozie Team X. Hej, mam sprawę. Jestem na obozie Teamu X i Monika ma mega chamskie zachowanie w stosunku do nas. Wypieprza nas z zajęć, bo jest zmęczona, a płacimy 2000 zł za obóz. A potem Mona zabrała jedną dziewczynkę do pokoju i zaczęła ją chwalić i mówi, że to jej mała obozowa córeczka. I ogólnie nie fajnie. Po czym przyszliśmy do Mony, to ona się na nas wydarła, że albo dojedziemy, albo ona odchodzi z Teamu. Każdy płaci tyle samo i no mega słabo ze strony Moniki. Nie umiem dobrze tego ubrać w słowa, ale zapewnie nie tylko ja do ciebie piszę. Tak więc no, ewidentnie pojawiają się tutaj mocne problemy na kempie. Ewidentnie nic nie zrozumiał z tego wszystkiego. Ja zrozumiałem. Po prostu w momencie, gdy... Byłeś kiedyś na jakimś obozie? Na sportowych byłem, no. Okej, okay, no to... nie widać, ale byłem. A ile miałeś lat? Kurwa, to różne wieki. Okej, okay. Ale no byłem też, jak byłem mały, też byłem okay. Faktycznie. No to ja ci powiem, o co w tym chodzi. Po prostu... Masz małą dziewczynkę, która ma tam dyszkę, nie? Załóżmy na wskaźniku. Dyszka na kartę. 10 level, nie? Taka 10-latka w momencie, gdy widzi, że ktoś jest bardziej adorowany przez twoją idolkę, jej ego małego dziecka zaczyna bardzo, bardzo cierpieć. Nie? Dzieci ogólnie tak mają, jak nie są, jak one nie są w centrum uwagi, to jest źle. Tak. I z racji tego, że ktoś jest lepiej traktowany przez swojego idola, no to zaczyna cię boleć serduszko. No i zapewne tutaj ta dziewczynka również ma podobny problem. W każdym razie, hashtag Mona is overparty. Mona is overparty. Przejdźmy sobie jeszcze na Instagram Moniki Kociołek, bo wydaje mi się, że tam również coś było. Okay, prawda, fałsz. To dzisiaj mówiłem. To każda w ogóle teraz influencerka napisała. Prawda, fałsz, koła swoich fanów. Prawda. W chuj, prawda. Koła swoich fanów, prawda. Czy poleci więcej niż 3 razy za granicę? Czekaj. To prawda. Coś spaliło się na obozie? Fałsz. Ktoś użył po prostu troszkę za dużo dezodorantu albo innego typu... O, czyli jednak okazało się, że sytuacja związana z dymem to według Moniki dezodorant. Skąd by był tutaj wyczuty dymek?
No, rzeczywiście jest tutaj troszkę nieprawidłowości. Coś tutaj nie pasuje, kurwa. Nie możemy... Nie możemy też mówić, tak, że tak, tak nie tak, było, nie, bo nie, nie jesteśmy tam, więc mógł to być dezodorant, ale ten... Ale ja mu pamiętaj, proszę, że dziewczynka, która mówiła o tym dymie, ona go nie czuła. Bo ona powiedziała, że podobno był, podobno było czuć dym, ale jest też wersja odnośnie dezodorantu, więc jeżeli czułaby dym, no to od razu by powiedziała, że coś tam jebało dymem, nie? Dobra, powiem tak. Może było spalone, może nie. Ja bym przyszedł do kolejnych kafelek. Tak. Ogólnie zabrałam moje wszystkie kosmetyki Julcia i Natia. I Natia została tylko męska na twarz. Że dziewczynka, ja to już tłumaczę, dziewczynka zabrała sobie kosmetyki kupione w Rossmanie od Teamu X, nie? Mhm. I te kosmetyki zniknęły i ktoś po prostu się nie bał i zajebał. A wydałam na te kosmetyki moje wszystkie oszczędności, 364 no. To chyba o to widziałem przed chwilą, że komuś użyli prawie wszystkie nowe rzeczy. Widzę, że to nie pierwsza taka sytuacja. Jestem ciekawa, co Team X zrobi. Ja dziewczyny przełapałem mojego balsamu i błyszczyka. Wypaprała mi pół balsamu. Ale hajs oddała, bo na spotkaniu powiedziałem Julce. Powiedz komuś, bo to kupiłaś, a to nie jest też jakieś tanie. Julczyk, żugaj, piesunik. Godą. To są same w sensie, takie profile. Po co brać wszystkie kosmetyki? W sumie nie wiem, bo moja kul, co ze mną jechała, to dobra. Ja nie chcę, mordo, za bardzo też wnikać w to, bo już mnie łeb... Wiem, wiem, kurwa, wiem. To nie jest dla mnie, jestem już stary, zbyt boomerski,